Dzień dobry Państwu. Poprosiłem pana ministra Adama Korola, żeby odwiedził Kołobrzeg. Kołobrzeg, miasto, które słynie z tego, że jest miastem turystycznym, usportowionym. Bardzo często używam takiego sformułowania, że Kołobrzeg to jest fabryka zdrowia. Dzięki temu, że ma znakomite obiekty sportowe, jest największym uzdrowiskiem, ma doskonałe ścieżki rowerowe, klimat, plaże, no wszystko, co może być. Dzisiaj razem z panem prezydentem, z panem starostą pokazaliśmy panu ministrowi obiekty kołobrzeskie, te najbardziej i turystyczne, i sportowe. Zaczęliśmy od pokazu naszej mariny jachtowej, od naszego portu jachtowego. Pokazaliśmy również tą drugą część, która za parę tygodni będzie uruchomiona. Mam wrażenie, że zrobiło to duże wrażenie na panu ministrze, te nasze obiekty. Obeszliśmy nasze obiekty również na stadionie piłkarskim. Przypomnieliśmy, że tutaj właśnie w roku 2012 kadra piłkarska Danii wybrała miasto pobytowe właśnie Kołobrzeg i tutaj w Kołobrzegu trenowała na tych stadionach, tu w Kołobrzegu mieszkała i z tego Kołobrzegu wyjeżdżała na swoje mecze na Ukrainę. Zwiedziliśmy halę sportową, baseny, to wszystko, co mamy. Dla nas to jest oczywiste, ale myślę, że warto było panu ministrowi to wszystko pokazać. No i zaprosiłem na sam koniec pana ministra na to miejsce, gdzie jesteśmy. To się kiedyś nazywał Stadion Lekkoatletyczny. Dzisiaj możemy mówić o, nie wiem jak nawet to określić, no w każdym razie Dużo prawda. naprawdę setki, tysiące młodych sportowców, lekkoatletów na tym boisku się wychowało. Tutaj budowały się największe potęgi naszego sportu, Sztormu Kołobrzeskiej drużyny lekkoatletycznej. Stąd pochodzili mistrzowie Polski, Europy i świata, zwłaszcza w dyscyplinach rzutowych. No i panie ministrze, i teraz właśnie cała nasza tutaj prośba o to wsparcie tego projektu, który od roku 2010 praktycznie się buduje. Chcemy, aby tutaj, w tym miejscu, na tym klepisku lekkoatletycznym, tak to należy nazwać, żeby zafunkcjonował wreszcie, może nie stadion, ale typowe boisko lekkoatletyczne. Od roku 2010 składamy wnioski do Ministerstwa Sportu. Już parę lat temu byliśmy bardzo blisko, żeby uzyskać dofinansowanie, żeby uzyskać również możliwość realizacji tego projektu, ale jak zwykle na finiszu zabrakło środków finansowych, a pozwolenie na budowę się skończyło. Dzisiaj jesteśmy na takim etapie, że jest projekt jest właściwie ukończony, ma ostateczne uzgodnienia w Polskim Związku Lekkiej Atletyki, ma uzgodnienia w Ministerstwie Sportu. Czekamy na pozwolenie na budowę i do końca października, do połowy listopada najpóźniej będą złożone wszystkie dokumenty. Wtedy będziemy mogli sięgnąć właśnie po środki, które mam przekonanie i mam wrażenie, że pan minister łaskawym okiem podpisze te dokumenty, ponieważ ta inwestycja będzie w granicach około 5 milionów złotych. Mamy możliwość uzyskania dofinansowania 50% właśnie z Ministerstwa Sportu, a ten nasz obiekt znajduje się na liście obiektów ważnych dla sportu i dlatego też, będąc na 16. miejscu tej listy, jesteśmy przekonani, że to dofinansowanie otrzyma. Oczywiście bardzo liczymy na pomoc również miasta Kołobrzeg, ponieważ ten stadion, ta szkoła, organem prowadzącym jest starostwo. Pan starosta, zarząd powiatu, rada powiatu w tym roku wpisze do budżetu całą sumę, ale po rozmowach wieloletnich z fanem sportu, naszym prezydentem Januszem Gronkiem, wiemy, że również będzie przekonywał radnych Rady Miasta, będzie przekonywał również swoich urzędników, że należy pomóc tej inwestycji i na pewno dołoży też znaczącą sumę do tej inwestycji. I chcielibyśmy, żeby w ciągu roku, półtora ten stadion ukończył wreszcie swoją budowę i żebyśmy mogli powiedzieć, że mamy piękny, całościowy kompleks. Wkoło widzimy, co wszystko jest. Hale, baseny, stadion piłkarski, orliki, euroboiska. Brakuje nam cały czas tego stadionu, boiska lekkoatletycznego. Jestem przekonany, że to tak się stanie. Będzie zależało to do woli przede wszystkim radnych, Rady Miasta, Rady Powiatu, ale największe oczywiście tutaj znaczenie będzie miało dla nas dofinansowanie z Ministerstwa Sportu. Liczymy na to, że pan minister, przepraszam, tak tyłem stoję do pana ministra, ale właśnie chciałem prosić o swoje wrażenia z tych naszych obiektów kołobrzeskich i o tych planach, o tych marzeniach, które są od wielu, wielu lat marzeniami sportowców kołobrzeskich, głównie lekkoatletów. Bardzo proszę, panie ministrze. Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja nie pierwszy raz jestem w Kołobrzegu. Tutaj przyjeżdżałem dosyć często jako zawodnik, już nie na treningi, ale regenerować się po trudach sezonu, więc miasto znam doskonale. Ale miasto zrobiło na mnie ogromne wrażenie, bo bywałem tu wielokrotnie, ale było to już dobrych kilka lat temu. Naprawdę dużo się zmieniło.
I miasto wygląda przepięknie. Ta marina, którą oglądałem, miałem pierwszy raz okazję zobaczyć tak wspaniały obiekt. Ta marina, która się buduje, te obiekty wszystkie sportowe, naprawdę można powiedzieć, że są sportową wizytówką Kołobrzegu. I rzeczywiście, tak jak pan poseł powiedział i jak rozmawiałem z panem prezydentem, brakuje tutaj stadionu lekkoatletycznego z prawdziwego zdarzenia. I tutaj jak stoję, mogę zadeklarować, że ta inwestycja zostanie wpisana. Czekamy na wasze dokumenty i kwotę tych 2,5 miliona złotych rezerwujemy na przyszły rok, więc spokojnie będzie można ten stadion tutaj zbudować. Tylko ja mam jedną prośbę do pana prezydenta i do pana posła, żeby ten obiekt był obiektem otwartym dla wszystkich. Nie zamykajcie się tylko na zawodników klubu czy na uczniów. Wszyscy widzimy, jak bardzo popularne staje się bieganie. Coraz więcej osób wybiera tą formę aktywności fizycznej, więc ja mam nadzieję, że ten stadion będzie zapełniony od rana do wieczora. Najpierw przez uczniów, później zawodników, a gdzieś tam w godzinach popołudniowych przez mieszkańców Kołobrzegu, którzy tutaj będą aktywnie spędzać czas. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ja miałem okazję być wczoraj na Stadionie Narodowym, kibicować razem z 57 tysiącami fanów futbolu właśnie w Warszawie. No mecz zrobił na mnie ogromne wrażenie. Bardzo się cieszę, że właśnie na Stadionie Narodowym, właśnie wśród polskiej publiczności, polska reprezentacja w pięknym stylu awansowała do przyszłorocznych Mistrzostw Europy w piłce nożnej. Jeszcze raz gratuluję zawodnikom, gratuluję prezesowi Bońkowi, gratuluję trenerowi Nawałce, że stworzyli tak zgrany zespół, na który czekaliśmy od wielu, wielu lat. I jestem przekonany, że nie pojedziemy tam na te Mistrzostwa Europy tylko po to, żeby na nich wystartować. Jestem przekonany, że będziemy walczyć o te najwyższe trofea. No przede wszystkim trenera Nawałki i zawodników, którzy grali na boisku, bo to oni byli bohaterami tego spotkania. Słucham? Proszę Państwa, no ja nie chciałbym wróżyć z fusów. Ja na kartce przeczytam tutaj. Nie chcę wróżyć z fusów, ale sami Państwo widzicie, że mamy naprawdę wspaniałą reprezentację, która gra coraz lepiej. Reprezentację, która potrafi wygrywać z Niemcami. Więc no wynik jest naprawdę, no trudny jest wynik do przewidzenia. Wynik jest otwarty, ale jestem przekonany, że zajdziemy na tych Mistrzostwach Europy bardzo wysoko. O medalach pewnie każdy marzy, ale marzenia często się spełniają. Ale wróćmy do marzeń, mimo wszystko jednak tych lekkoatletycznych, bym prosił pana prezydenta, żeby słuchając tej informacji i deklaracji pana ministra, żeby swoją deklarację w imieniu oczywiście radnych Rady Miasta. Nie męcz ludzi, ja powiem. Ja już dawno deklarowałem się, że fajnie by było, jakby do tego kompleksu sportowego miasta Kołobrzegu dołączył stadionik, bo to trzeba nazwać stadionik, nie stadion, ale stadionik lekkoatletyczny, a nie to, co w tej chwili mamy. I tak jak mówiłem, na pewno z budżetu miasta będą przypisane jakieś pieniądze, będę namawiał radnych już w tej chwili do tego, słysząc to, co pan minister mówił i ty, Marek, mówiłeś, że te pieniądze są bardzo blisko, albo na mnie wniosek jest bardzo blisko, a co do Francji, to będzie dobrze. No i prosiłem pana starostę jako gospodarza oczywiście tego obiektu. Proszę Państwa, to na barkach zarządu powiatu spadnie odpowiedzialność za budowę tego stadionu. Nam się udało poprzednią kadencję zakończyć sukcesem. W każdej szkole powstało boisko wielofunkcyjne. Również takie, które Państwo być może zaobserwowali przed szkołą. Po deklaracji tutaj pana ministra dotyczącego kwoty 2,5 miliona złotych, czyli to jest 50% dofinansowania, dzisiaj jestem właściwie bardzo uspokojony. Będą pewnie jeszcze twarde negocjacje z panem prezydentem. To twardy gracz, ale znamy się tutaj już od dłuższego czasu, więc sobie z pewnością poradzimy. Więc dzisiaj mogę chyba złożyć tą deklarację, że ta kadencja z pewnością zakończy się również tym momentem, w którym zaprosimy tutaj Państwa na przecięcie wstążki, na otwarcie tego stadionu. Tak jak wspomniał pan poseł, jesteśmy na ukończeniu dokumentacji, trwają ostatnie uzgodnienia. Mamy zgodę Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, to jest akredytacja tego związku i w miesiącu październiku, najdalej na początku listopada, taką aplikację do Ministerstwa Sportu już kompletną złożymy, czekając na ostateczną decyzję, a później rozpoczniemy cały proces dotyczący wyłonienia wykonawcy. Dziękuję bardzo.
Bardzo bym prosił pana dyrektora szkoły, pana Józefa Skrupińskiego. Bardzo proszę. No, z prawdziwą satysfakcją witam pana ministra na obiektach szkolnych. Mam nadzieję, że to jest dobry prognostyk do tego, że rzeczywiście ten obiekt zostanie zmodernizowany. Szkoła nasza ma ogromne sportowe tradycje. Jesteśmy w zasadzie związani taką nierozerwalną nicią z klubem lekkoatletycznym Sztorm. Nasi uczniowie tam trenują, nasi nauczyciele są tam trenerami. I jakby wyniki sportowe naszych uczniów no, potwierdzają, że ten obiekt będzie tu bardzo potrzebny i na pewno będzie wykorzystany. Co do otwartości, już w tej chwili wszystkie imprezy lekkoatletyczne w powiecie odbywają się tutaj. Mimo tych warunków bardzo trudnych, nie ma po prostu innych obiektów tego typu, więc na pewno ten nowy, zmodernizowany obiekt będzie takim otwartym obiektem. A korzystam z okazji, w piątek i w sobotę obchodziliśmy piękny jubileusz 70-lecia szkoły i chciałbym na pamiątkę pobytu pana ministra tutaj na tym obiekcie wręczyć panu takie okolicznościowe wydawnictwa i niech one przypominają panu ministrowi o tym stadionie, o tej szkole i o Kołobrzegu. Bardzo proszę. Jeszcze bym prosił pana prezesa, żeby dwa słowa w żołnierskim skrócie. Panie prezesie, pan jest znany z swojej elokwencji, ale... Dzień dobry państwu. Panie ministrze, serdecznie pana witam w imieniu tej społeczności naszej tutaj sportowej, lekkoatletycznej. Klub istnieje ponad 50 lat. To z tego grona wyszło 4 olimpijczyków. Pan najlepiej wie, ile trzeba potu wylać, żeby pojechać na olimpiadę, a ile też trzeba, żeby wygrać. I tu serdecznie w imieniu wszystkich sportowców panu gratuluję tych wyników, tych osiągnięć, które pan w życiu zdobył. No mam nadzieję, że jest pan pod wrażeniem nie tylko tamtych obiektów, ale tego także. Także panie ministrze, liczymy na pana. Ja wiem, że dane słowo przez sportowca jest nieodwołalne. I dziękujemy za wsparcie. Myślę, że jak szybko zbudujemy ten stadion, to pan minister raczy zaszczycić naszą swoją obecnością nasz piękny stadion. On zwieńczy te wszystkie obiekty sportowe, które tutaj już są i być może w przyszłości będzie to ośrodek przygotowań olimpijskich do niektórych konkurencji. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Jeszcze raz dziękuję serdecznie państwu za to, że przyszliście na nasze spotkanie. Ja jestem dumny i szczęśliwy, że mogliśmy panu ministrowi pokazać Kołobrzeg, kołobrzeskie obiekty sportowe, turystyczne. Jeżeli są jeszcze pytania poza piłkarskimi od Francji, to bardzo proszę. Panie pośle, to co, ta kadencja? Ten stadion? Ta kadencja samorządu? Kadencja samorządu na pewno. To co, to dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Panie prezydencie. Dziękuję.